Około 200 przedszkolaków zaprezentowało dzisiaj w Suwałkach swoje umiejętności podczas 16. Regionalnego Przeglądu Przedszkolnych Zespołów Tanecznych w kategorii tańców ludowych. Co dzisiaj tutaj robiliście? Tańczyliśmy. Jakie tańce tańczyliście? Ojra, ojra, kanareczka i... Idź ty sobie. Czy trudno było się nauczyć tego? Tak. A jak długo się uczyliście? Jeden dzień, czy może jeszcze dłużej? Tydzień. Kilka tygodni. To bardzo długo. A jak wam poszło? Dobrze. Tradycyjny repertuar małych tancerzy był w tym roku bardzo ambitny. Były m.in. polonezy, polki czy tańce regionalne z Suwalszczyzny. Dzieci bardzo się napracowały podczas przygotowań, ale efekty zaprezentowane na scenie warte były ich wysiłku. Dzieci bardzo lubią ruch, więc taniec jest bardzo taką ciekawą dla nich formą. Bardzo chętnie uczestniczą w takich próbach. Kiedy uczestniczą w tych takich żmudnych przygotowaniach, to no, trzeba zachęcać je odpowiednio i metodycznie, ale efekty są, kiedy widzą ten efekt końcowy, kiedy już zakładają te piękne stroje i czują się takimi artystami, to już finałowo są szczęśliwe. Suwalski Przegląd ma wieloletnią tradycję, a przygoda dzieci z tańcami ludowymi regionalnymi pojawiła się w placówce organizującej właściwie przypadkiem. Zaczęło się tak od rozmów. Wśród grona pedagogicznego była nauczycielka, która tańczy w Suwalszczyźnie i to ona tak naprawdę zaszczepiła tą chęć tańca i tak pociągnęliśmy dalej tą strunę. Taniec okazał się znakomitym sposobem na aktywność fizyczną, metodą wyrażania ekspresji, ale też sposobem na edukację muzyczną i rytmiczną. Postawiliśmy też na te tańce ludowe, żeby kultywować tradycje, żeby dzieci mogły poznawać te tańce naszego regionu, ale nie tylko regionu, też w innych regionów całej Polski. I nie tylko Polski. Stąd tak zaczęliśmy powoli, małymi kroczkami, od zbierania strojów, odpowiedniej muzyki i też zachęcania innych przedszkoli do udziału w tym przeglądzie. Jak widać, udało się znakomicie, ponieważ jeszcze przed pandemią na Suwalski Przegląd zjeżdżały grupy z placówek przedszkolnych z Gołdapi, Augustowa, Ełku i Puńska. W tym roku skład był nieco mniejszy, ale organizatorzy wierzą, że kolejna edycja sprowadzi jeszcze większą grupę roztańczonych przedszkolaków. W organizacji i sfinansowaniu tegorocznego przeglądu pomogły przedszkolu pobliska szkoła nr 10, miejscowy samorząd, jeden z suwalskich banków oraz Rada Rodziców. Ludzie widzą działania, widzą sens tych działań i współuczestniczą. Serdeczne podziękowania wszystkim.